Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlaczego moderniści obchodzą czas zwykły, a my nie? Zapraszam. Logo mamy podświetlone na kolor zielony ze względu na rozpoczynający się właśnie czas po zesłaniu Ducha Świętego, który celebrujemy liturgicznie właśnie w kolorze zielonym. W cudzysłowie moderniści mają natomiast... Dlaczego w cudzysłowie? No to chyba oczywiste w sensie, że modernistą w sensie ścisłym jest heretyk. Modernista natomiast nie należy nazywać w sensie ścisłym każdego, kto w jakiś sposób należy do posoborowych struktur jako modernisty w sensie ścisłym. No nie każdy tam przecież oczywiście jest heretykiem w sensie ścisłym. W sensie ścisłym to jest naprawdę grupka wybranych osób. Inny, bardzo trudny temat. Natomiast kolor zielony symbolizujący wzrost. I a propos tego wzrostu, dwa słowa powiem na rozpoczęcie, natomiast zwracam na to uwagę, że to nie jest czas zwykły, właśnie w przeciwieństwie do tego, co moderniści mają w swoim kalendarzu liturgicznym. Ludzie, jaki czas zwykły? Jaki czas zwykły? To jest czas wyjątkowo niezwykły. Wy macie dlatego tam czas zwykły, bo sami jesteście zwykli, to nie w tym dobrym, pozytywnym znaczeniu tego słowa, czyli tej katolickości, powszechności, tylko tej zwykłości w sensie tej byle jakości, bo ta religia, którą stworzyliście, jest oczywiście byle jaka, bo każda ludzka religia jest byle jaka i właśnie wasza religia jest taka byle jaka religia dobroludzizmu i dlatego macie przez pół roku czas zwykły, czas przeciętny. W zasadzie cały czas tam jest ten czas przeciętny. Czepiam się? Nie. Jest w tym bez wątpienia coś takiego głęboko szokującego, że ktoś postanowił, że właśnie to fajnie będzie stworzyć w roku liturgicznym, przez ogromną część roku liturgicznego, celebrować czas zwykły. Właśnie, ta wasza religia jest zwykła. Dlaczego nasz ten czas liturgiczny, postaram się nie powtórzyć po raz kolejny, nie jest to takie proste, jak widać. Ten czas po zesłaniu Ducha Świętego jest czasem absolutnie wyjątkowym. Czas wzrostu pod znakiem Trójcy Przenajświętszej. Rozpoczynamy ten czas po zesłaniu Ducha Świętego od niedzieli Trójcy Przenajświętszej. To była ostatnia niedziela. I tam patrzyliśmy na nasze źródło i nasz cel. Na cel tego wzrostu, który teraz ma następować. Na nadprzyrodzony cel i nadprzyrodzony wzrost. Dlatego ta niedziela Trójcy Przenajświętszej tak pięknie podaje nam tutaj temat tego wzrostu, tak pięknie podaje nam nadprzyrodzoność tego tematu i dlatego tak bardzo ten czas jest niezwykłym czasem, jest tym czasem nadprzyrodzonym, jest tym czasem, kiedy my mamy przed oczami, że mamy stać się uczestnikami boskiej natury. To jest coś, co w herezji modernizmu oczywiście zostało stłamszone i zniszczone, ta idea nadprzyrodzoności. Rozumiemy, że teoretycznie mogłoby tak być, że Pan Bóg postawił nas przed takim prostym wyborem, prostą próbą. Jesteś grzeczny, idziesz do takiego ziemskiego raju trwającego wiecznie, z nieśmiertelnością, którym z naszej perspektywy dzisiaj jest limbusem, naturalną szczęśliwością, pełną właśnie nieśmiertelności, szczęścia poznania Pana Boga, ale na poziomie wszystko naturalnym, czyli na naszym własnym poziomie, a więc albo taki raj, albo jak jesteś niegrzeczny, to idziesz do piekła. Mogłoby tak być. Pan Bóg jednak postanowił zrobić coś absolutnie przerastającego nasze zrozumienie, czyli postanowił istoty rozumne powołać do tego, żeby weszły do głębin Trójcy Przenajświętszej. Dlatego objawił nam swoje tajemnice swojego wewnętrznego życia, tajemnice Trójcy Przenajświętszej, gdzie pokazuje nam, że pierwsza osoba Trójcy Przenajświętszej poznaje samą siebie i owocem tego poznania jest logos, słowo, pojęcie. I to poznanie jest tak bardzo adekwatne, tak bardzo odpowiada poznaniu boskiej natury, że jest to kolejna osoba Trójcy Przenajświętszej. Ten owoc poznania, słowo, logos, pojęcie jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, jest Bogiem. Ich wzajemna miłość znowu jest czymś tak wielkim, że jest Bogiem i to jest trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej. Jest to coś absolutnie nas przerastającego.
zmieniającego, coś rozsadzającego nasze umysły. I słusznie, bo gdy Bóg ma nam zdradzić coś ze swojego wewnętrznego życia, to to ma być dla nas szokujące, niezwykłe, wyjątkowe, nieporównywalne do niczego, co znamy, choć pewną analogią jesteśmy właśnie my oczywiście, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I jest tutaj pewna analogia, bo nasza dusza ma dwie wyższe władze, rozum i wolę, i tak samo my właśnie poznajemy, tworzymy obrazy rzeczy poznanych w naszej duszy i gdy rozpoznajemy to, co poznaliśmy jako coś dobrego, to wtedy kochamy to, co poznaliśmy. Jest tutaj w nas pewne odbicie Trójcy Przenajświętszej, a więc zostaliśmy powołani, żeby wejść do głębin Trójcy Przenajświętszej, żeby stać się uczestnikami boskiej natury, żeby nie tylko cieszyć się szczęśliwością adekwatną do naszej natury, ale szczęśliwością samego czystego aktu, tego nieskończonego bytu. To jest coś nadprzyrodzonego, nas przerastającego i jest to idea własna dla chrześcijaństwa, idea, która nie powstała w żadnej innej religii i w większości później sekt heretyckich też została utracona. Między innymi właśnie jesteśmy świadkami tego, jak w herezji modernizmu, czy inaczej, jak w strukturach Kościoła katolickiego zarażonych herezją modernizmu dochodzi powoli do utracenia, do utraty zrozumienia tej nadprzyrodzoności naszej religii. Także ten aspekt nadprzyrodzony on jest już dla dzisiejszego katolika taki nieoczywisty, on nie słyszy się o nim nic, zwykle gdy o nim mówię, to to jest dla ludzi jednak jakieś takie dziwne, jakieś takie niepowszechnie słyszane w Kościele, bo oczywiście moderniści wychodzą z założenia, że wszystkie religie są wytworem ludzkich potrzeb, są więc czysto naturalne, stąd też będą podkreślali zawsze w religii to, co naturalne i właśnie tworzyli taką religię dobroludzizmu, bądźcie grzeczni i celebrujcie dzień islamu i judaizmu i wtedy wszystko będzie dobrze. To jest właśnie taka herezja dobroludzizmu, religia dobroludzizmu. To jest właśnie taka religia, w której większość czasu to jest czas zwykły, bo to jest wszystko u was takie przeciętne, naturalne, podłe w sumie. To jest w sumie dosyć ciekawe, że typowym dla działania złego ducha jest takie parodiowanie, wypaczanie działania Bożego i można w tym dostrzec pewną parodię katolickości właśnie. Katolickość katolickiej nauki, powszechność katolickiej nauki jest taką powszechnością w doniosłości, to znaczy ta nauka jest niezwykle podniosła, a jednocześnie dostępna dla wszystkich, skierowana do wszystkich. Natomiast powszechność herezji modernizmu jest taką powszechnością dokładnie odwrotną, to znaczy treść zostaje sprowadzona do czegoś takiego zupełnie banalnego i jednocześnie nie kieruje się do wszystkich, bo kieruje się poprzez przecież nie ma potrzeby nawracać, nie ma potrzeby, żeby ta nauka docierała do wszystkich, nie tylko dlatego, że jest taka banalna, że nikogo nie interesuje, ale też po prostu nie ma potrzeby, bo islam i judaizm i każda inna religia przecież też według nich ostatecznie do zbawienia prowadzi. Może troszkę wolniej, jak to ojciec Szóstak tłumaczył, to inne religie może bardziej tak przez krzaczory prowadzą do Pana Boga, ale ostatecznie też człowiek jak się przedrze już przez te krzaczory, to jednak do niego dochodzi. Jeśli kogoś to intryguje, odsyłam do materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie. Jeden z pierwszych materiałów na naszym kanale. Przechodzimy teraz do pytań i odpowiedzi. Dziękuję za wszystkie zadane pytania. Postaram się za bardzo nie pokrzykiwać ludzie czytając te pytania i odpowiedzieć na wszystkie, które standardowo zdobyły przynajmniej 20 od was polubień. Pan Dawid Mysior w materiale czwartek 28 marca, sprawki rano i tak dalej, przytacza katechizm według sumy świętego Tomasza. Jest tam powiedziane od 8 minuty, że człowiek musi się poddać sprawiedliwemu wyrokowi, a jednocześnie może uciekać przed jego wykonaniem, bo nikt nie ma obowiązku do współpracowania przy swojej własnej kaźni. Skoro kara jest sprawiedliwa, to dlaczego zapobieganie realizacji tej sprawiedliwości jest dobre? Dobre w sensie dopuszczalne moralnie, to jest tutaj istotne. Faktycznie to jest takie pytanie, które myślę, że dla Polaka XXI wieku jest pytaniem trudnym i nieoczywistym, a to dlatego,
że z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to jest kwestia socjalizmu, który tak nas ukształtował, raczej już powiedzmy poprzednie pokolenia ukształtowały i nas tylko pośrednio, ale jednak na zasadzie nam jednak jakoś tak wtłaczano, że przyznawanie się do winy to jest taki podstawowy obywatelski obowiązek. W katolickiej teologii moralnej nie ma natomiast takiego punktu, że przyznawanie się do winy jest takim podstawowym obowiązkiem, oczywiście poza sakramentem spowiedzi. Tak? Tutaj można powiedzieć, że jest jakiś punkt wspólny, natomiast pamiętamy, że sakrament spowiedzi jest sakramentem, który jest okryty tajemnicą spowiedzi, jest tym forum internum, forum wewnętrznym, które w żaden sposób nie może być wykorzystane na zewnątrz, czyli nawet jeśli ktoś mi na spowiedzi powie, że nie wiem, kradnie wino mszalne z zakrystii, to ja nie tylko nie mam prawa jakoś ukarać tego człowieka poza sakramentem spowiedzi, czyli inaczej niż pokutą, ale również nie mam prawa czegoś z tym zrobić, nie mam prawa tej wiedzy wykorzystać, nie mam prawa wtedy nagle zamykać wina na klucz, znaczy stworzyć jakąś szafkę i zamykać tam. Tak, że wynika to, także jakoby to bezpośrednio wynikało z tego, co zostało wyznane, tak? To nie może w żaden sposób, ta wiedza nie może być przeze mnie w żaden sposób wykorzystana. I to jest faktycznie słuszne, dobre i piękne, bo dobrem jest dla naszego zdrowia duchowego i psychicznego jak najbardziej, żeby o naszych błędach mówić, żeby być ich świadomymi. Dlatego to wyznanie grzechów do ich odpuszczenia jest rzeczą taką bardzo mądrą, to jest naprawdę widać w tym taką po prostu wielką opatrzność Bożą, mądrość Bożą, że tak to zostało ustanowione, ale właśnie to jest to forum internum, forum wewnętrzne. Natomiast nie mamy obowiązku sami współpracować do kaźni, jak to tutaj zostało, do naszej własnej kaźni. To znaczy zapytani przed sądem o to, czy coś zrobiliśmy, zawsze mamy prawo zachować milczenie. Zawsze mamy moralne prawo zachować milczenie i nie przyznawać się do winy poprzez właśnie to zachowanie milczenia. A więc na przykład, jeśli zostajemy ukarani mandatem, tak? Zostajemy zatrzymani przez policję i policja wypisuje nam mandat. Jeśli zostaliśmy ukarani, no właśnie, mamy obowiązek poddać się pod ten wyrok, ale nie mamy żadnego obowiązku, żeby jakoś ułatwiać i współpracować z wykonaniem tego wyroku. To znaczy, jeśli zapłacić muszę, no to płacę. Jeśli jest taka sytuacja, że przekroczyłem tą prędkość i policja nie zdążyła czegoś tam zmierzyć, to nie mam obowiązku w żaden sposób wystawiać się i wychodzić i przyznawać, bo tak faktycznie nie udało wam się wprawdzie zmierzyć tej prędkości, ale ja naprawdę jechałem zbyt szybko, albo nie mamy obowiązku oskarżać nas samych, że dopuściliśmy się jakiegoś wykroczenia czy przestępstwa. Może to być czasem w jakimś sensie lepsze, może to być potrzebne, to znaczy w przypadku rzeczy, które gdzie istnieje, są bardzo szkodliwe i istnieje bardzo duże ryzyko, że taka zbrodnia się powtórzy. W przypadku rzeczy bardzo poważnych może to być faktycznie uzasadnione i potrzebne, natomiast na pewno nie w przypadku takich rzeczy drobnych, drugorzędnych. To znaczy, co do zasady, nie mamy obowiązku moralnego, żeby współpracować przy wydaniu jakiegoś wyroku na nas. Więc sprawiedliwość domaga się tego, żeby każda szkoda została naprawiona. Czyli jeśli coś uszkodziliśmy, kogoś skrzywdziliśmy, mamy ścisły obowiązek, żeby zadość uczynić. Z tego czasem może też powstać obowiązek do tego, żeby jakąś winę ujawnić. Może do tego wrócę za chwilę. To się może zdarzyć. Natomiast co do zasady w przypadku takiego prawa karnego, penitencjarnego, to znaczy na przykład właśnie w przypadku mandatów, nie działa to w ten sposób, że powstaje tutaj jakiś ścisły obowiązek zadośćuczynienia. Tak? Jeśli przekraczam prędkość i nie zostaję złapany, nie mam tutaj obowiązku zadośćuczynienia i pójścia na policję i przyznania się, że przekroczyłem tu i tu prędkość, no ale akurat nie było żadnego radaru i policja mnie nie widziała. Czyli sama sprawiedliwość nie domaga się tutaj zadośćuczynienia, natomiast
to prawo co do zasady jest sprawiedliwe, powiedzmy, że jakieś ograniczenia prędkości mogą być i państwo ma prawo ustanawiać pewne formy karania za przekraczania tych przepisów, natomiast to nie są tak poważne zobowiązania moralne, o tak należałoby powiedzieć, że człowiek miałby obowiązek sam się do tego przyznawać i sam próbować w jakiś sposób tak swoje ukaranie tutaj na siebie sprowadzić. Nie wiem, podobnie w przypadku jakichś przestępstw podatkowych. Człowiek nie ma obowiązku iść wtedy i się przyznawać do tego, że coś takiego zrobił. W przypadku kradzieży człowiek nie ma obowiązku, żeby przyznawać się do tej winy, która na nim ciąży. Ma ścisły obowiązek sumienia, żeby zwrócić to, co zostało skradzione. Natomiast może to zrobić również incognito, jeśli faktycznie jest w stanie. Właśnie wszystko ze względu na to, że nie mamy obowiązku do tego, żeby obciążać nas samych w tym forum externum, w tym forum zewnętrznym. To może pomóc w zrozumieniu tego ta refleksja, co by było, gdyby tego nie było. Rozumiemy, w systemie moralnym, w którym nie ma takiej zasady, że w tym forum externum nie musimy się, nie mamy obowiązku, żeby się oskarżać, w takiej sytuacji naprawdę władza jest niejako władzą absolutną. Władza nad sumieniem jest władzą absolutną. Kościół, który nauczałby, że mamy ścisły obowiązek, żeby każde uchybienie od razu w ad forum externum ujawniać, to byłby kościół, który miałby niejako władzę absolutną nad tymi sumieniami. To znaczy, ten obywatel nie miałby moralnego prawa, żeby cokolwiek przed tą władzą ukryć. To znaczy, kościół byłby takim narzędziem w dużej mierze, tak? Służką i narzędziem wymiaru sprawiedliwości. A to nie jest dobre rozwiązanie, żeby Kościół służył do czegoś takiego, bo rozumiemy, wtedy człowiek, który idzie do spowiedzi, miałby po prostu od razu bezpośredni obowiązek, tak, przekroczyłem prędkość, musisz iść i siebie samego oskarżyć. Sprowadziłoby to Kościół do roli takiej służki wymiaru sprawiedliwości, co naturalnie uniemożliwiłoby zaufanie wobec Kościoła, który ma się tymi duszami opiekować, a nie doprowadzać do tego, że będą cały czas dostawały mandaty od władzy za jakieś drobne uchybienia. Byłoby w tym coś totalitarnego i byłoby to takie dziwne sprzężenie władzy świeckiej i doczesnej, gdyby władza duchowna domagała się tego, gdyby to było moralnym obowiązkiem, żeby w przypadku takich rzeczy się oskarżać również właśnie wobec władzy publicznej, władzy państwowej. Jednak przez to, że powstaje obowiązek zadośćuczynienia, naprawienia takiej szkody, mogą być jak najbardziej takie sytuacje, gdzie spowiednik będzie wskazywał penitentowi, że koniecznie musi się do pewnych rzeczy przyznać po to, żeby można było potencjalnie kolejne ofiary chronić. To się może zdarzyć w sytuacji, gdzie faktycznie sprawiedliwość, obowiązek zadośćuczynienia wymaga tego, żeby podjąć tutaj jakieś kroki ochronne, zaradcze. Natomiast sam spowiednik na podstawie spowiedzi nie może pójść i oskarżyć nikogo o cokolwiek. To, co jest w sakramencie spowiedzi, to jest to forum internum. W żaden sposób nie może zostać przez spowiednika wykorzystane. Po części prawa świeckie również tą tajemnicę spowiedzi respektują, co faktycznie jest jak najbardziej słuszne. Jeśli ktoś myśli, że to jest jakaś furtka do tego, żeby zbrodnie ukrywać, to raczej wręcz przeciwnie. Jest to, można powiedzieć, jakaś ostatnia deska ratunku. To znaczy, jeśli ktoś, kto dopuszcza się czegoś, jakichś poważnych zbrodni, jeśli jeszcze przychodzi do spowiedzi, to jest to ostatnia nadzieja, ostatnia szansa, żeby próbować nakłonić go do tego, żeby podjął działania, które sprawią, że i on będzie tych grzechów unikał, czy nie będzie na nie narażony i jednocześnie, że ofiary będą przed nim chronione. Jest to jak najbardziej ostatnia deska ratunku, bo człowiek, no wiadomo, że bardzo rzadko się zdarza, że człowiek jest w stanie tak po prostu
sam pójść i przyznać się, że zrobił coś bardzo złego. Natomiast gdy jednak odważa się przyjść do spowiedzi świętej i tam może usłyszeć tą wskazówkę, że to i to jest rzecz tak poważna, tak ważna. Tutaj trzeba w ramach tego zadośćuczynienia i też ochrony innych musisz zrobić to i to. Jest tutaj jednak pewna nadzieja, że przynajmniej w jakimś stopniu to zadziała. Kolejne pytanie. Chciałbym pojechać ze swoją dziewczyną narzeczoną na wakacje. Jak to zrobić, aby uniknąć okazji do grzechu? Wziąć osobne pokoje. Czy taki wyjazd we dwoje z nocowaniem gdzieś nawet osobno jest od razu okazją do grzechu? Więc osobne pokoje to jest takie absolutne minimum, to znaczy nocowanie w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu, to bez wątpienia jest już bliższa okazja do grzechu obiektywnie, niezależnie od sytuacji, to po prostu tego być absolutnie nie może. Wyjazd taki zupełnie sam na sam może być łatwo okazją do grzechu, dlatego trzeba to dobrze rozważyć i dobrze zaplanować. Faktycznie raczej radziłbym, żeby wyjeżdżać w takiej sytuacji w większej grupie, natomiast nie jest to tak, że taki wyjazd, jeśli jest mądrze zaplanowany właśnie z osobnymi pokojami, że on automatycznie już jest bliższą okazją do grzechu, chociaż no, należy się naprawdę dobrze zastanowić, bo jeśli ta sytuacja bardzo łatwo stwarza okoliczności do grzechów przeciwko czystości, no to jednak może być bliższą okazją do grzechu. I tutaj naprawdę warto się zastanowić. To znaczy na przykład nocleg w hotelu, nawet jeśli to są osobne pokoje, jest dużo większą okazją do grzechu. Może być bardzo łatwo taką bliższą okazją do grzechu. W przeciwieństwie, czy dużo mniejszą okazją do grzechu będzie nocleg u jakichś znajomych, tak? Gdzie jednak są w tym samym domu jacyś inni ludzie. Są osobne pokoje. Jakby tutaj będzie pewna taka bariera dużo większa. I raczej właśnie takie rozwiązania należy preferować, a unikać takich właśnie rozwiązań w stylu no, wspólne nocowanie, wyjazd i na tydzień nad morze i wspólne nocowanie w pokojach hotelowych. Myślę, że tutaj ta okazja faktycznie jest dużo, dużo większa, więc należy preferować takie rozwiązania, które będą stwarzały mniejszą okazję do grzechu. Kolejne pytanie, myślę, że tym razem dosyć trudne. Jak powinien zachować się nawracający modernista, jeśli żona nie akceptuje tradycji, a ze względu na małe dzieci pragnę razem z rodziną uczestniczyć we mszy? Czy powinienem starać się uczestniczyć we mszy sam, a żonie z dziećmi pozwolić chodzić na nowóz, lecz i wtedy jest to powodem do kłótni? Co robić? A więc w takiej sytuacji zachęcałbym do jednak pewnej cierpliwości, pewnego spokoju, to znaczy zbyt gwałtowne działania nie przyniosą tutaj raczej pożądanego efektu. Najpierw dopilnowałbym tego, żeby poznawanie tradycji szło w parze z pracą nad cnotami. Tutaj pierwsza pokusa, która może się pojawić, gdy człowiek poznaje tradycję, nagle widzi, oszukali nas i panią też oszukali i wszystkich oszukali. Jak tak może być? No i wtedy ludzie chciałoby się wtedy zawołać. No i właśnie trzeba się jednak pilnować, żeby zbyt głośno ludzie nie wołać, żeby nie stworzyć wrażenia człowieka, który nie wiem, oszalał na jakimś punkcie. A więc warto jednocześnie starać się jak najwięcej dowiedzieć, a więc zachęcam do tego, żeby czytać tradycyjne lektury. O, będzie pytanie a propos lektur dla nawracającego się dopiero człowieka, powracającego do tradycji człowieka. A więc z jednej strony czytamy te tradycyjne lektury, słuchamy tradycyjnych kazań. Tutaj też ostrzegałbym przed zbyt dużym wsiąknięciem w internet, nawet w kontekście tradycyjnych kanałów, nawet w kontekście naszego kanału. Jeśli człowiek zaczyna godzinami codziennie słuchać jakichś internetowych mędrców, nawet jeśli mówią prawdę, to tego jest po prostu za dużo. Zaniedbujemy wtedy nasze obowiązki i to bardziej szkodzi, niż przynosi jakąś korzyść. A więc z jednej strony
ale tak, staramy się jak najwięcej dowiedzieć, ale spokojnie, z cierpliwością, nie zaniedbując swoich obowiązków i jednocześnie warto, żeby właśnie w tych treściach też było jak najwięcej takich treści, że sporo takich treści pobożnościowych po to, żeby ten rozwój na poziomie wiedzy szedł w parze z rozwojem na poziomie pobożności. I to jest tutaj kluczowa sprawa. To znaczy, jeśli dla rodziny będzie widać, że pan przez to, że pan się zbliża do tradycji, staje się człowiekiem bardziej cierpliwym, bardziej spokojnym, bardziej wyważonym, bardziej roztropnym, bardziej pobożnym, w tym takim najlepszym znaczeniu tego słowa, nie w sensie, że poświęcam 5 godzin na modlitwę, bo to nie o to chodzi w pobożności. W pobożności chodzi o to, że oddaję Panu Bogu to, co się Jemu należy. To jest cały szereg, całe spektrum zagadnień i tutaj właśnie dobra lektura jak najbardziej może pomóc. Gdy to tak będzie wyglądało, wtedy bardzo łatwo będzie też, powiedzmy, że dosyć spokojnie i mniej lub bardziej spontanicznie rozmawiać z rodziną na ten temat. Co odkryłem, co zobaczyłem, jakby co usłyszałem, czego się dowiedziałem, jednocześnie właśnie bez takiego zacięcia, tak, bez takiego rzucenia się na te tematy, bo w ten sposób człowiek raczej odstrasza, niż faktycznie zachęca. A więc tutaj polecałbym jednak pewien spokój i pewną cierpliwość. To znaczy należy dążyć do tego, że zrozumienie, lepsze zrozumienie tej sprawy, przesiąknięcie faktycznie katolicką nauką, połączone z postępowaniem w cnotach, sprawi, że małżonka również będzie chciała przyjść na mszę świętą trydencką, zobaczyć jak to wygląda, zacząć na tą mszę świętą trydencką chodzić. Do tego trzeba dążyć i to jest droga, którą przed chwilą podałem. Natomiast niepożądanym jest właśnie, gdy człowiek rzuci się na te treści, tutaj muszę koniecznie, chodź, to wszystko, to nowus, to zło, herezja i naturalnie to tak nie działa, to znaczy człowiek, gdy słyszy, że to, co robiliśmy do tej pory, to jest po prostu złe, tak? I teraz nie wolno, musimy robić coś innego, to raczej jest skłonny, żeby myśleć, że ten to oszalał i raczej jest skłonny wejść w tryb obronny i okopać się na swojej pozycji, co jest po prostu szkodliwe pod każdym możliwym względem i czasem często zły duch może w ten sposób kusić, to znaczy, gdy już widzi zły duch, że prawdy przed kimś ukryć nie zdoła, no to próbuje, żeby on się tą prawdą udławił, to znaczy wepchać mu tej prawdy tak dużo na raz, żeby to pozostało tylko w tej sferze intelektualnej, żeby tam go wciągnąć w jakieś przerażenie, strach albo w takie bardzo silne emocje, żeby przestał działać roztropnie po to, żeby i sam nie mógł faktycznie tą prawdą żyć i innych, żeby nie mógł do tej prawdy przyciągnąć, a więc kwestia tutaj pewnej roztropności, pewnego spokoju, świadomego dążenia do tego, że chcę, żeby cała moja rodzina chodziła na mszę świętą trydencką, ale do tego potrzeba roztropności, postępu w cnotach, takiego pewnego spokoju, zdrowej, spokojnej rozmowy na ten temat, która wymaga też pewnej cierpliwości. Myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Czy Bóg zabiera do siebie duszę w momencie, w której jest najlepszy moment do jej zbawienia? A więc nie jest tak, że Pan Bóg ma jakiś ścisły obowiązek wynikający ze sprawiedliwości czy czegokolwiek, żeby wybrać najbardziej optymalny moment. To się może zdarzyć. Może się zdarzyć, natomiast byłby to wtedy akt takiego wyjątkowego miłosierdzia ze strony Pana Boga, bo oczywiście pod sąd podlega całe nasze życie. Czyli tutaj to nie jest tylko kwestia jednego punktowego momentu, tak? Tylko całe życie zostaje osądzone i całe życie doprowadza też człowieka do końca jego życia. Natomiast może tak być, że na przykład właśnie człowiek żył różnie, a później jest taki moment bardzo dobry w jego życiu, gdzie powiedzmy trwa ten moment, właśnie to nie jest chwilka, bo chwilka jest mało istotna, tak? Ona w kontekście zbawienia wiecznego chwilka to jest mało, bo jesteśmy istotami, które są chwiejne, dlatego Pan Bóg będzie oceniał całość naszego życia, stajemy przed sądem i Pan Bóg nie mówi, gdy Pan Jezus opisuje nam sąd ostateczny, to nie mówi, że a ty byłeś w momencie śmierci w takim i w takim stanie, tylko mówi pójdźcie błogosławieni
ojca mojego, bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, bo praktykowaliście uczynki miłosierdzia. To nie o to chodzi, że w tym momencie akurat kogoś poili, jak umierali, tak? Tylko no po prostu w ten sposób żyli. Oczywiście ten moment śmierci jest takim momentem bardzo kluczowym. Bez wątpienia może on wiele zmienić. Natomiast nie postrzegałbym go jako taki absolutnie konstytucyjny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli, nie wiem, człowiek żył całe życie w stanie łaski uświęcającej i nagle ją utracił, to myślę, że bardzo łatwo, nie myślę, wiem, że bardzo łatwo, to może niewłaściwe słowo, stosunkowo łatwo, jego dusza jest predysponowana do tego, żeby wzbudzić sobie żal doskonały. Oczywiście to jest kwestia łaski, natomiast jeśli całe życie żył w stanie łaski uświęcającej, to bez wątpienia Pan Bóg chętnie go tą łaską żalu obdarzy i on będzie naturalnie do tego żalu doskonałego dążył. Także nie widziałbym tutaj możliwości, czy dużego prawdopodobieństwa, powiedzmy w ten sposób, żeby śmierć zaskoczyła człowieka w takim momencie, bo po prostu Pan Bóg ocenia całe życie i Pan Bóg potrafi tą łaskę tak poprowadzić, tak dać człowiekowi, żeby to odpowiadało, żeby ten moment śmierci też odpowiadał jego życiu, tak żeby, no właśnie, jeśli się zdarzy, że śmierć go zastanie w takim momencie, to żeby ten człowiek potrafił wzbudzić sobie żal doskonały, choć no właśnie, nie o to chodzi, że to można sobie, a dobra, to ja sobie zlekceważę teraz, tylko po prostu człowiek pobożny od razu, jeśli zdarzy mu się grzech ciężki, od razu stara się wzbudzić sobie żal doskonały, tak żeby właśnie ten moment śmierci go w tym stanie nie zastał. To jest naturalne, no właśnie, naturalna konsekwencja całego życia. Sąd podlega całe życie. No i teraz, czy Pan Bóg zabiera zawsze w tym najlepszym momencie? Nie. Czy może się to zdarzyć? Może. Będzie to wtedy taki moment, element wyjątkowego miłosierdzia, ale znowu nie ten punkt jest najważniejszy, tak? To nie jest najbardziej kluczowa sprawa. Jest to istotne w kontekście tego, czy jest w tym momencie w stanie łaski, czy nie. Natomiast do tego punktu prowadzi całe jego życie. Tak? I od tego całego życia zależy, czy ten człowiek będzie w stanie łaski, czy nie. Bo to pamiętajmy, to nie, łaska siłą rzeczy nie działa tak mechanicznie. Tak? To nie jest taki przełącznik, że sobie go tak przełączamy. Łaska oznacza dar. To Bóg to obdarza. Pan Bóg chce każdego obdarzyć tą łaską. My nie zawsze na to pozwalamy. Jeśli człowiek całym swoim życiem nie pozwala na przyjście łaski i później w ostatnim momencie chce, to najprawdopodobniej się nie uda. To jest właśnie jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, gdy człowiek nawrócenie odkłada aż do swojej śmierci. Natomiast może się tak zdarzyć, że człowiek na przykład żył różnie, ale miał cały czas gdzieś tam sporo dobrej woli, natomiast wiele grzechów go jakoś pochwyciło, a później ma taki etap w swoim życiu, gdzie przez kilka lat, tak, żyje szczególnie dobrze, szczególnie pobożnie, ale no oczywiście Pan Bóg doskonale wie, jak to życie ludzkie, pod jakimi warunkami, jak się potoczy, jakie będą wolne wybory tej osoby i może tak być, że wtedy zabierze tą osobę w tym momencie dla niej optymalnym, ona jest przygotowała się faktycznie dobrze na tą śmierć, jest w optymalnym momencie i zasłużyła w jakiś sposób na ten dar miłosierdzia swoim staraniem, to wtedy może się zdarzyć, może być to w jakimś sensie adekwatne. Myślę, że znam taką jedną osobę, gdzie to właśnie tak wyglądało, to było takie nawet dosyć zaskakujące. Ale to oczywiście jest spekulacja, tak? No nie wiemy do końca, jak to w praktyce wygląda. Kolejne pytanie. Czy mógłby ksiądz stworzyć listę lektur dla zielonego katolika, chcącego zapoznać się z tradycyjnym nauczaniem, przebiegiem soboru, błędami modernizmu? Kilka perełek, które dobrze opisałyby dzisiejszą sytuację. Oczywiście to jest bardzo trudne, żeby stworzyć taką krótką listę i powiedzieć, to są rzeczy najważniejsze, no bo jednak rzeczy najważniejszych jest całkiem sporo. Natomiast skoro pada pytanie, spróbuję odpowiedzieć, zaznaczając, że nie jest to jedyna możliwa opcja, jak najbardziej można dodać tam mnóstwo różnych rzeczy, być może lepszych, być może gorszych. A więc, tak jak zawsze polecam katechizmy, tak zacznę tutaj od katechizmu, katechizm apologetyczny, katechizm księdza Gadowskiego, na przykład, bardzo polecam.
biskupa Pelczara, Obrona wiary katolickiej. Trochę podobnie, powiedzmy, takie dzieło apologetyczne. Również polecam. One są do siebie trochę podobne, tak? Apologetyczny katechizm, Obrona wiary katolickiej. Rozumiemy, że jest to tematyka dosyć podobna, czyli takie poznanie wiary z pewnym takim zacięciem apologetycznym. Poznanie wiary na trochę większym, wyższym poziomie niż tylko ten najprostszy katechizm, na przykład katechizm kardynała Gaspariego. Również polecam, natomiast wydaje mi się, że dla kogoś, powiedzmy, szukającego trochę lepszego zrozumienia swojej wiary, to myślę, że katechizm księdza Gadowskiego jest bardziej adekwatny. Tak czy siak zachęcałbym do przeczytania jednego i drugiego, a więc najpierw właśnie coś takiego katechetycznego. Jeśli chodzi o życie duchowe, bardzo bym polecał biskupa Pelczara Życie duchowe. Tak się właśnie ta książka nazywa, w dwóch tomach. To jest już długie dzieło, no właśnie w dwóch tomach, dogłębnie traktujące o pobożności, natomiast bardzo polecam. To trzeba być tego świadomym, że to jest duże dzieło, tak? To nie jest taka książeczka, że sobie ją przeczytam i będzie fajnie, tylko to naprawdę jest taka praca do wykonania i jak najbardziej bardzo polecam. Jeśli chodzi o kryzys Kościoła, to znowu polecam poważne dzieło, Iota Unum Romano Amerio. Podstawowa książka, jeśli chodzi o zrozumienie kryzysu Kościoła, znowu raczej na wysokim poziomie. Natomiast kto tam zabroni czytać na wysokim poziomie? No myślę, że warto czytać od razu na wysokim poziomie. Myślę, że od tego bym zaczął, tak? Katechizm, życie duchowe i jeśli chodzi o zrozumienie kryzysu, bo tak padło w pytaniu, to Iota Unum. Bardzo poważne, to są wszystko bardzo poważne dzieła, ale nie wymagające jakiejś znajomości teologicznej, tak? Przed ich przeczytaniem, ale faktycznie dzieła takie dogłębne, wyczerpujące. To jest i takie kompletne, tak? To znaczy nie punktowo opisujące jakieś konkretne zagadnienie. To jest fajne czasem przeczytać coś o konkretnym zagadnieniu, ale gdy pada pytanie o takie dzieła początkowe, tak? To najpierw należy stworzyć taką pewną bazę, ogląd pewien sytuacji. Prawdy wiary to jest katechizm, później życie duchowe i na końcu kryzys Kościoła. Myślę, że w tych trzech obszarach te pozycje to jest dobry początek. Bardzo zachęcam już jakby w kolejnym kroku do czytania encyklik. Nasze wydawnictwo Tedeum wydało całe mnóstwo encyklik, tradycyjnych katolickich encyklik. Tam naprawdę jest bardzo wiele treści. Zastanawiam się, czy niektórych nawet po prostu nie przeczytać, zrobić z nich takiego mini audiobooka, może nawet całkiem bez komentarza, albo z bardzo krótkim komentarzem, bo faktycznie jest wiele takich tematów, które jakoś wciąż się przewijają, a które można by wyczerpująco odpowiedzieć właśnie przez po prostu odczytanie takich encyklik. Coś mi się tutaj... Już mam kolejne pytanie. Czy na przykład wierzący mąż jest odpowiedzialny za zbawienie żony, która odeszła do kochanka, albo żona odpowiada za zbawienie męża alkoholika? To pytanie dostało 44 polubienia, co w pierwszej chwili było dla mnie dosyć zaskakujące. Natomiast podejrzewam, że te pytania wzięły się stąd, że faktycznie jest sporo takich przypadków, że po prostu ludzie faktycznie często doświadczają takiej sytuacji i dlatego jest to pytanie dosyć żywotne. Dlaczego zaskakuje mnie jednak, że to pytanie zyskało tyle polubień? Dlatego, że to jest takie pytanie z gatunku bardzo ogólne i bardzo szczegółowe jednocześnie. To znaczy nie jest wcale łatwo sensownie na nie odpowiedzieć. Oczywiście na takim ogólnym poziomie odpowiedzialni jesteśmy za to, na co mamy jakiś wpływ, tak? Czyli jeśli już czyjaś żona odeszła, zostawiła swojego męża, no to oczywiście ten mąż nie odpowiada teraz za to obecne życie żony, w sensie jeśli ona teraz popełnia jakieś grzechy, no to mąż nie ma na to wpływu i nie jest odpowiedzialny za to, że nie odmawiają teraz wspólnie modlitwy, chyba że no właśnie spowodował to swoimi wcześniejszymi działaniami, no wtedy jest tutaj pewna przyczynowość, tak? Natomiast ta odpowiedzialność nie jest tak bardzo za te konkretne grzechy, które dzieją się teraz, tylko ma taką swoją, może być tak, w jakiś sposób wcześniej spowodowana, więc tam jakaś przyczynowość, jakaś forma odpowiedzialności wtedy może być. Natomiast oczywiście nie za to, na co w tej chwili już wpływu nie mamy.
Zawsze w przypadku takich kryzysowych sytuacji, gdzie rodzina się rozpada, no to zawsze jakaś wina po obu stronach jest, a więc tutaj bez wątpienia warto w modlitwach o tym pamiętać, przepraszać Pana Boga, prosić Pana Boga, modlić się w intencji swojego współmałżonka, prosząc o ewentualne nawrócenie, czy prosząc o nawrócenie ewentualne, w sensie każdy w jakimś tam stopniu potrzebuje nawrócenia. No jeśli wina była przede wszystkim po naszej stronie, to wtedy trzeba raczej modlić się o własne nawrócenie, natomiast jak najbardziej również w intencji tego współmałżonka. A więc jak najbardziej zawsze pozostaje ten obowiązek, żeby modlić się w intencji swojego współmałżonka, żeby mieć pewną gotowość, jeśli ta osoba będzie szukała pojednania, to żeby mieć gotowość do takiego wyjścia naprzeciw, chyba że doskonale wiemy, że ta osoba wcale się nie zmieniła, no bo jeśli jest taka sytuacja, na przykład, że kobieta była jakoś patologicznie traktowana przez męża i mąż faktycznie wielokrotnie już stwierdził, że tak, zmieniłem się, wszystko będzie inaczej, a nie jest inaczej, no to wtedy nie jest obowiązkiem miłości małżeńskiej, żeby po raz 15 wchodzić w jakąś zupełnie chorą, patologiczną, szkodliwą relację, tylko dlatego, że ktoś obiecuje, że tym razem będzie inaczej. Natomiast co do zasady, w normalnej sytuacji, no, gdy po prostu pojawił się jakiś kryzys i doszło do jakiejś separacji, Jeśli współmałżonek chce wrócić do życia rodzinnego, to jeśli nie ma jakichś bardzo wyraźnych przeciwwskazań, należy do tego życia rodzinnego powrócić. Nie wiem, czy to odpowiada, bo nie wiem, jak bardzo szczegółowych odpowiedzi tutaj pytający oczekuje, bo można by tutaj wchodzić naprawdę bardzo głęboko jakoś w szczegóły, ale to jest bardzo trudne, tak? To znaczy, trzeba by wtedy naprawdę mieć konkretną sytuację przed oczami. Myślę, że to jest wtedy już sytuacja duszpasterska na zasadzie takich bardzo konkretnych pytań. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Co będzie najbardziej adekwatne? Natomiast na tym ogólnym poziomie chyba wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Szczęść Boże. W katechizmie świętego Piusa X na stronie 160 na pytanie, co zrobić, aby ważność spowiedzi osób wyznających tylko grzechy powszednie była pewniejsza, jest udzielona odpowiedź. Roztropne byłoby wyznawanie z prawdziwym żalem również jednego z dawnych grzechów ciężkich, nawet gdyby był on już wyznany. Proszę o wyjaśnienie, jaki sens ma wyznanie grzechów, który już został bezpośrednio odpuszczony. Jak wyznanie odpuszczonego już grzechu może mieć znaczenie dla ważności spowiedzi? Ale tak, myślę, że to może być faktycznie w jakiś sposób mylące dla współczesnego katolika. Natomiast nie powinno być, w sensie nie powinno, nie w sensie, że znowu oskarżam, że o, nie znacie katechizmu, to nie jest oczywiste. Natomiast jak się uwzględni pewne rzeczy, to wtedy myślę, że będzie bardzo czytelne i zrozumiałe. Materią konieczną do sakramentu spowiedzi są grzechy ciężkie, jeszcze niewyznane. To jest to, co musi zostać wyznany na sakramencie spowiedzi. Materią wystarczającą jest grzech lekki, jeszcze niewyznany, lub grzech ciężki, już wyznany. Co to jest materia wystarczająca? No to jest taka materia, która wystarcza, żeby sakrament spowiedzi doszedł do skutku, bo rozumiemy, odpuszczenie grzechów nie może dojść do skutku, jak nie ma grzechów. I na przykład to się może zdarzyć w przypadku dusz, które się często spowiadają. Weźmy jakąś tam pobożną siostrę zakonną, która spowiada się, dajmy na to, raz na tydzień nawet, i spowiada się z tego, że była rozproszona na modlitwie i trochę za bardzo posmakowało jej ciastko. Nie wiem, tak. I spowiednik może mieć wątpliwość, czy tam w ogóle jest materia do sakramentu spowiedzi. Czy on, wypowiadając słowa konsekracji, faktycznie udziela rozgrzeszenia, faktycznie udziela rozgrzeszenia, bo może tam grzechów w ogóle nie ma. Być może to, co ta siostra wyznaje, było tylko na poziomie niedoskonałości, nawet nie na poziomie grzechu lekkiego, a więc nie ma materii do odpuszczenia grzechu. I wtedy jest wskazanym, żeby ta siostra wyznała właśnie coś, co jest materią wystarczającą do sakramentu spowiedzi, czyli grzech ciężki już odpuszczony. Dlaczego
taki grzech jest materiał wystarczający. Oczywiście on został już odpuszczony, ale grzechy ciężkie mają też sporo, wiążą się ze sporą ilością kar doczesnych, czyli kar czyśćcowych, a więc jak najbardziej to może mieć uzasadnienie, żeby taki grzech ponownie wyznać. Grzech ciężki, który jest zresztą bardzo poważny, pozbawia nas łaski uświęcającej. On zawsze w sakramencie spowiedzi, nawet jeśli już został odpuszczony, może tutaj dojść do dodatkowego odpuszczenia tych kar doczesnych, odczyszczenia z jakiejś pozostałości tego grzechu. Jest on wystarczający właśnie do sakramentu spowiedzi, a więc wtedy może spowiednik powiedzieć, że może zalecić takim siostrom, żeby, jeśli mają takie tylko bardzo drobne grzechy, lekkie, to żeby dodawały również na przykład i chcę oskarżyć się z takiego i takiego grzechu z przeszłości, który już był wyznany. Jak najbardziej może to być uzasadnione, natomiast znowu, no to w sytuacji, w której albo myślimy, że być może w ogóle nie widzimy grzechu, pewnego grzechu lekkiego, pewnego, czyli takiego, co do którego jesteśmy pewni, że był grzechem, albo w sytuacji, gdy faktycznie jakiś grzech chcemy dodatkowo za niego odpokutować. Czasem można tak na spowiedzi świętej wyznać, że wyznaje ten i ten wyznany grzech. On już był, właśnie był wyznany, ale chce jeszcze odpokutować. Normalnie służy do tego spowiedź generalna, natomiast właśnie w przypadku takiej częstej, regularnej spowiedzi, tak jak w przypadku tych sióstr, może to być uzasadnione. Trzy pytania w jednym. Kiedy ciało dziecka poczętego może być tylko zygota, jedna komórka łączy się z duszą w momencie zapłodnienia czy później i skąd to wiemy? A więc nie mamy żadnych powodów, żeby przypuszczać, że dzieje się to jakoś później. Myślę, że dobrze niektórzy z nas przynajmniej wiedzą, że Święty Tomasz, przyjmując również te medyczne tezy Arystotelesa, który również przyjął po prostu te, które były wtedy powszechnie przez lekarzy przyjmowane, uważał, że dusza ludzka zostaje wlana niejako w dłuższym czasie rozwoju dziecka w łonie matki i tam nawet ze względu właśnie na te poglądy medyczne czasów Arystotelesa, gdzie uważano, że mężczyzna jest jedyną przyczyną aktywną, to znaczy, że jakby całość tego materiału genetycznego, używając współczesnego języka, pochodzi od mężczyzny, tak uważano, a kobieta jest tylko środowiskiem, w którym to nasienie może się rozwinąć, w którym ten kod genetyczny może faktycznie zadziałać tak, jak powinien. Wychodzono z takiego założenia, dlatego uważano, że naturalnie, skoro to, co czyni zawsze sobie rzeczy podobne. Skoro mężczyzna jest jedyną przyczyną aktywną, uważano, że naturalnie powinien mężczyzna płodzić mężczyzn, a więc gdy rodzi się dziewczynka, oznacza to, że doszło do jakiegoś zaburzenia procesu, że stąd te ze starożytnych, że kobieta jest czymś niedoskonałym, bo musiało tam dojść do jakiejś ingerencji z zewnątrz, coś tam zadziałało, jakieś wiatry południowe czy północne, większa wilgoć czy mniejsza wilgoć i to sprawia, że jednak rodzi się dziewczynka, a nie chłopiec. Jeśli ktoś uważa albo chce w ogóle przytaczać słynne mądrości z Wikipedii, Święty Tomasz był szowinistą, bo mówi, że kobieta jest czymś niedoszłym, to odsyłam do mojego materiału. To jest jedna z tych największych antykatolickich bzdur. Tak jak wyjaśniam w materiale, czy Święty Tomasz był szowinistą, wyjaśniam tam, że równie dobrze można oskarżyć Kopernika o to, że był, nie wiem, płaskoziemcą, ignorantem, głupcem, dlatego że uważał, że planety poruszają się po idealnym okręgu, a nie przewidział tego ruchu dokładnie, nie pewnych szczegółów nie był w stanie rozpoznać. Natomiast to on dokonuje, rozumiemy, tak? To on dokonuje wielkiego przewrotu, przy czym nie rozpoznaje jakiegoś tam jeszcze szczegółu, a więc oskarżać go właśnie o to, że w tej dziedzinie, w której dokonał tego wielkiego ruchu naprzód, tak? Oskarżać go o jakieś ograniczenie albo złość, w ogóle i perfidię, jest właśnie złośliwe i perfidne. No i to jest dokładnie przypadek świętego Tomasza, bo święty Tomasz w swoim artykule właśnie pomimo tego, że nie potrafi
obalić tych teorii z czasów Arystotelesa, to potrafi, i to jest wielkość świętego Tomasza, że pomimo tego potrafi abstrahować od tego i wyciągnąć wnioski na metafizycznym poziomie, które pokazują, że jednak na poziomie właśnie metafizyki, na poziomie natury, na poziomie Bożej perspektywy kobieta nie jest czymś niedoszłym, nie potrafiąc jednocześnie rozbroić tego, powiedzmy, argumentu medycznego Arystotelesa. I to jest, na tym polega właśnie jego wielkość. Dlaczego o tym mówimy? Aha, chodziło o to, kiedy dusza zostaje wlana. Odsyłam do materiału, jeśli ktoś jest zainteresowany, czy święty Tomasz był szowinistą. Natomiast i stąd właśnie ten pomysł, że dusza kobiety jeszcze później zostaje w pełni wlana, bo właśnie tam są jakieś czynniki zewnętrzne, które sprawiają, że właśnie ten cały proces w jakiś sposób się przedłuża. Natomiast te arystotelejskie, w zasadzie nawet nie jego własne, tylko powszechne w jego czasach tezy, oczywiście z punktu widzenia biologicznego nie mają żadnych poważnych podstaw. Stąd nie widać powodów, dlaczego mielibyśmy przyjmować pojawienie się duszy ludzkiej w jakimś innym momencie niż moment zapłodnienia. Jest to w zasadzie jedyny sensowny moment, który można znaleźć, który w jakimś sensie mógłby być dobrym, adekwatnym momentem na wlanie duszy. Dlatego wychodzimy z założenia, że jest to właśnie w tym momencie. Czy dusza nienarodzonego dziecka jest taka sama co dorosłego? Substancjalnie tak, czy inna? Czy dusza jest niezmienna, czy zmienia się w ciągu życia cielesnego człowieka wraz z jego ciałem? Substancjalnie jest ta sama, przypadłościowo zmienia się, tak, bo nawet sam dopływ informacji, przez to, że poznajemy nowe rzeczy, przez to w naszej duszy coś się dzieje, tak, a więc przypadłościowo faktycznie się zmienia, natomiast nie substancjalnie. Tu jest duża analogia do naszego ciała, choć dusza z całą pewnością zmienia się mniej niż nasze ciało, bo jako byt niematerialny nie podlega takim wielu procesom, które do zmian prowadzą. Czy dusza jest tworem należącym do natury ludzkiej, czy nadnaturalnym, i kto ją stwarza? Czy Bóg, czy powstaje samoistnie wraz z ciałem materialnym? A więc tak, należy do natury ludzkiej. To może być właśnie dla nas nieoczywiste, bo mamy tendencję, żeby tak myśleć, że wszystko, co niematerialne, jest w jakiś sposób nadprzyrodzone, co jest bzdurą. A więc tak, jest to coś naturalnego jak najbardziej, natomiast stwarza ją Bóg, bo jednak jest w niej coś nieskończonego. Nie da się jej tak po prostu wyciągnąć jako jakieś właściwości materii, tak jak być może jest w przypadku dusz zwierzęcych, ze względu na to, że przerasta materię w zasadzie w sposób nieskończony, bo ogarnia rzeczy nieskończone, przerasta rzeczy materialne, poznaje również rzeczy niematerialne, musimy mieć przyczynę większą niż sama materia, dlatego jest stworzona przez Pana Boga. Czy kiedy zorientowaliśmy się, że przez rozproszenie odklepaliśmy kilka zdrowaś Mario podczas odmawiania dziesiątka różańca, warto jest mówić świadomie te modlitwy? Tym sposobem w dziesiątce odmówimy faktycznie na przykład 11, czy to już jest księgowość, nadgorliwość? Przepisy liturgiczne mówią, że nawet w przypadku brewiarza, czyli tej oficjalnej modlitwy kościoła, do której kapłan jest zobowiązany pod karą grzechu ciężkiego, kapłan nie powinien powtarzać słów ze względu na roztargnienie. Zasada jest taka, że gdy się orientuję, że jestem roztargniony, skupiam się na tym, żeby od tego momentu naprawić to, co jest do naprawienia. To jest dużo roztropniejsze, dużo lepsze. Jak człowiek zaczyna wracać, zły duch bardzo chętnie to później wykorzysta i sprawi, że modlitwa staje się pewną torturą. Natomiast jeśli wchodzimy w tym i staramy się w tym momencie wejść jak najlepiej w modlitwę, to jest najlepsze, co można zrobić. Szczęść Boże, w którymś z PIO w odpowiedzi na pytanie o przeszczepy stwierdził ksiądz, że nie można oddać komuś organu nieparzystego, bo to kończy się śmiercią. Precyzyjnie należałoby powiedzieć, bo to powoduje śmierć. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie można oddać życia za kogoś, oddając na przykład swoje serce do przeszczepu, a można oddać życie za kogoś, nie oddając organu, jak na przykład zrobił to Kolbe? Czy w ogóle oddanie życia nie za wiarą jest dopuszczalne moralnie? I czy oddanie organu parzystego nie jest okaleczeniem, które chyba też jest moralnie niedopuszczalne? A więc, żeby
zrozumieć to rozróżnienie, należy zrozumieć te podstawowe zasady, o których też już wielokrotnie mówiłem, ale faktycznie myślę, że to pytanie jest uzasadnione, bo nie, może to nie być takie oczywiste. Jest to pytanie już nie na poziomie katechizmu, tylko raczej na poziomie teologii moralnej, na poziomie dużo, dużo wyższego skomplikowania. A więc zasada w teologii moralnej jest taka, że nie wolno nigdy zrobić czegoś, co jest bezpośrednio niemoralne. A więc nie zabijam osoby niewinnej. Nigdy. Natomiast, gdy człowiek bombarduje most, może to być uzasadnione moralnie, żeby most bombardować, nawet jeśli podejrzewam, że zginą w tym również jakieś osoby niewinne. Moim celem jest bombardowanie mostu. Samo bombardowanie mostu jest czynnością moralnie neutralną, może być rzeczą zupełnie pozytywną, w sensie człowiek może być potrzeba, żeby coś wysadzić w powietrze i zupełnie poza również działaniami wojennymi. Tutaj jest to kwestia pewnego skutku ubocznego, który może wystąpić, być może prawie na pewno wystąpi, ale to nie jest to, czego ten pilot bombowca chce, czego sobie życzy. Gdyby sobie życzył śmierci niewinnych, to jest to patologia oczywiście i wtedy byłby to również grzech. A więc nigdy nie możemy chcieć czegoś, co jest bezpośrednio niemoralne, nie możemy robić czegoś, co jest bezpośrednio niemoralne, a więc nie mogę się zabić, bo na przykład ktoś powie, jak się zabijesz, to ja nie wysadzę w powietrze całego świata. Tak, nie wolno nam siebie zabić. Jeśli możemy, to możemy próbować jego zabić. Jeśli nam się nie uda, to zginiemy jak bohaterowie. Tyle. Natomiast nigdy nie zabijamy nas samych, nigdy nie zabijamy osoby niewinnej. Dlatego nigdy nie wycinamy sobie serca, żeby dać komuś innemu, bo zabicie sobie serca, wyjęcie sobie serca, wyrwanie sobie serca, to jest powód śmierci. A więc byłoby to równoznaczne z zabiciem samego siebie. Natomiast jeśli ktoś złoczyńca strzela do osoby niewinnej, mam prawo rzucić się przed tą osobą niewinną i osłonić ją moim własnym ciałem. Dlaczego? Dlatego, że to nie ja zabijam siebie, tak? Tylko ja, moją intencją jest ochronić tą osobę i czyn, który bezpośrednio wykonuję, jest zasłonienie tej osoby przed jakimś ciosem, przed jakimś atakiem. A więc to, co ja robię, to nie jest robienie czegoś złego, żeby z tego wynikło dobro, tak jak święty Paweł mówi, nie wolno tego czynić, tylko ja zasłaniam tą osobę, robię coś bezpośrednio neutralnego albo nawet dobrego moralnie po to, żeby tą osobę ochronić. A więc mogę robić to, co jest neutralne moralnie lub to, co jest dobre moralnie po to, żeby były z tego jakieś dobre skutki. Tylko tyle i aż tyle. W przypadku jakichś organów parzystych, oczywiście bez wystarczającej potrzeby, nie wolno się w żaden sposób okaleczać. Jeśli utnę sobie rękę, będzie to grzech ciężki. Natomiast jeśli wda się gangrena i żeby ratować całe ciało, utnę rękę, to będzie to roztropność. I jeśli jest taka sytuacja, że komuś mogę uratować życie poprzez to, że oddam jedną nerkę, jestem w stanie normalnie bez niej funkcjonować, choć na jakieś tam tak niebezpieczeństwa może to narażać. Może to być jak najbardziej uzasadnione. To nie jest uczynek, który bezpośrednio mnie zabija. Jest to w jakimś sensie okaleczenie. Tak, zrobienie tego bez wystarczającej przyczyny byłoby faktycznie nieuzasadnione, natomiast nie jest to czyn moralnie, bezpośrednio moralnie zły. Tak? Wycięcie nerki może być również zabiegiem medycznym. Wycięcie serca nie jest zabiegiem medycznym, tak, jest zabiciem osoby. Przyszło mi do głowy, gdybyśmy potrafili zastąpić jeden organ drugim. To pytanie jest zupełnie inne, w sensie sztucznym sercem na przykład. Znaczy, bardziej naturalnym byłoby, żeby to sztuczne serce dać temu, kto potrzebuje. Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że są takie przypadki. W sensie, że już udawało się wszczepić sztuczne serce. Jeśli by się udało, no to oczywiście jest to najprostsze w takiej sytuacji rozwiązanie. Choć też pojawiają się takie pytania na poziomie takiej bioetyki, na poziomie tego, w którym momencie człowiek przestanie być człowiekiem. To Lem kiedyś w jakimś opowiadaniu jest taka historia o tym, jak podmieniają cały czas organy człowiekowi i w końcu nie wiadomo, kto jest kim i czy ma prawo do spadku tej, czy tej osoby, czy tamtej. Natomiast to mimo wszystko bardziej jest science fiction niż faktycznie pytanie z zakresu teologii moralnej.
dalej, ale kto wie, czy w jakimś momencie nie pojawi się to tak bardzo na poważnie. Wtedy po prostu trzeba zbadać bardzo na poważnie szczegóły i dopiero z bardzo dobrą wiedzą medyczną można próbować na takie pytanie odpowiadać, w sensie, w którym momencie to jest jeszcze ten człowiek. Zasadniczo sama materia, rozumiem, nie jest tutaj absolutnie najważniejsza, bo przemiana materii cały czas zmienia w nas materię. Ostatnie pytanie na dziś. Czy kapłan może odmówić udzielenia komunii świętej osobie, która jest niegodnie ubrana? Nawet powinien. Gdzie są granice? To już nie jest takie banalnie proste. Krótkie spodenki, duży dekolt, inne elementy ubioru nie wyrażające czci dla Pana Boga. A więc strój nieprzyzwoity zdecydowanie jest powodem do tego, żeby odmówić udzielenia komunii. Czyli taki strój, który ewidentnie będzie strojem gorszącym, albo odsłaniającym bardzo dużo z ciała, albo bardzo podkreślającym kształt ciała. Bez wątpienia jest to wystarczający powód. Przy czym my jesteśmy w takiej wyjątkowej sytuacji. Nie jesteśmy w takiej sytuacji jak jeszcze, nie wiem, 60 lat temu, gdzie ludzie chodzili do kościoła i wiedzieli, czego, jak należy się w kościele zachować. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie ludzie już nie wiedzą, jak się w kościele zachować i teraz, gdy jesteśmy w tradycyjnej kaplicy, jednak może się zdarzyć, że człowiek przychodzi do kaplicy pierwszy raz i jest ubrany w sposób niewłaściwy, bo po prostu nie wie, jak się ubrać. I wtedy nie jest roztropnym, żeby od razu go besztać, że się niewłaściwie ubrał. Roztropnym byłoby jak najspokojniej to wytłumaczyć, a zwykle, gdy człowiek przychodzi pierwszy raz i widzi różnicę w tych strojach, to zwykle po prostu sam wyciąga wnioski na przyszłość i jeśli faktycznie rozpoznaje, że tak, a to jest piękne, pobożne, wspaniałe i widzi, że ten jego strój się różni od strojów reszty uczestników, to zwykle się po prostu dostosowuje, także tutaj roztropność i miłość bliźniego, a nawet w pewnym sensie sprawiedliwość, bo sprawiedliwość polega na tym, żeby każdemu oddać to, co się jemu należy, gdy człowiek faktycznie no, nie został wychowany w katolickiej nauce, w katolickiej religii, może faktycznie to być dla niego nieoczywiste, nieczytelne, tak? I może trafić właśnie na mszę świętą mniej lub bardziej z przypadku i być zachwyconym, tak? Ale wtedy jak go zbeszczamy, zlugamy, że jest nieodpowiednio ubrany, to być może jednak stwierdzi, okej, to najwyraźniej jednak jest nie dla mnie. I można w ten sposób no jednak mieć wielką odpowiedzialność, tak? Przez taką nieroztropność. A więc jak najbardziej nieodpowiedni strój, nieprzyzwoity strój może być powodem do nieudzielenia komunii. Zachowałbym tutaj jednak dużą ostrożność. Myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Jak zawsze dziesiątych różańca w intencji wszystkich oglądających nasze pytania i odpowiedzi nie na żywo odmawiam. Dziękuję za uwagę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.